Cześć, tu Magdalena. Chciałabym dzisiaj zaproponować spotkanie z Hezjodem, jednym z najstarszych autorów literatury europejskiej i pierwszym indywidualistą, ponieważ w swoich dziełach przedstawił sam siebie. Przypisuje mu się aż 16 poematów mitologicznych i dydaktycznych, z których zachowały się 3. Na pewno z tych 3 napisał 2, Teogonię oraz Pracę i Dni. I to właśnie Teogonię w dzisiejszej fanowskiej tyradzie chciałabym wam przybliżyć. Miłego oglądania. Jak zwykle zacznę od małego kontekstu. W V wieku przed naszą erą Grecy uważali, że najstarszym ze wszystkich poetów świata był Orfeusz, ten od Eurydyki oraz Wyprawy Argonautów po Złote Runo. Zaraz za nim był Muzajos, a po nim byli Hezjod i Homer. Taką informację znajdziemy na przykład u Herodota. Co do tego, który z panów był starszy, no zdanie płynnie zmieniało się na przestrzeni czasów, biorąc pod uwagę to, że Homer prawdopodobnie w ogóle nie istniał, no spór w całej swojej uroczej jałowości pozostał nierozstrzygnięty. Kiedy żył Hezjod? O dziwo mniej więcej wiemy. Dokładne datowanie jest niepewne, ale mamy wskazówki i możemy zakreślić pewne ramy czasowe. A to dzięki temu, że Hezjod w swoich utworach odnosi się do konkretnych, poświadczonych albo historycznie, albo archeologicznie wydarzeń. A o jakich wydarzeniach mowa? Otóż w Pracach i Dniach Hezjod informuje nas, że brał udział w igrzyskach pogrzebowych na cześć króla Amfidamasa, których część poetycką wygrał. Wiemy, że Amfidamas zakończył żywot podczas tak zwanej wojny lelantyjskiej między miastami Eretrium oraz Chalkis. Był to konflikt o podział równiny Lelantum. W wojnie tej, jako takie praprzyczynie rozłamu Hellady na 2 wrogie odtąd obozy, wspomina na przykład Tukidydes. Wojna ta musiała nastąpić po 750 roku przed naszą erą, ponieważ wtedy mniej więcej jeszcze zaprzyjaźnione, a przynajmniej nie otwarcie wrogie, miasta Eretria oraz Chalkis podjęły akcję kolonizacyjną, wspólnie wysłały osadników, którzy założyli Kumę w Kampanii. O tej wojnie wspomina również w jednym ze swoich dzieł Arystoteles, dając nam przy okazji ciekawą informację z dziedziny historii wojskowości. Miała być to ostatnia wojna toczona głównie przy pomocy konnicy oraz rydwanów przed wynalezieniem charakterystycznej greckiej falangi. Falanga jako taka obowiązująca formacja wojskowa oraz taktyki z nią związane wyparły inne sposoby wojowania w latach mniej więcej 700-680 przed naszą erą. Posiadamy również dowody wykopaliskowe poświadczające gwałtowny koniec osadnictwa na równinie Lelanton z przełomu VII-VIII wieku przed naszą erą. Podsumowując, mniej więcej wiemy, kiedy była wojna, podczas której umarł król na pogrzebie, którego był Hezjod. Uff. Zakłada się, że Hezjod, biorąc udział w igrzyskach, był już mężczyzną dorosłym i mógł mieć około 30 lat. Oczywiście nie jest to w żaden sposób poświadczone i do poświadczenia niemożliwe, ale coś założyć trzeba. Dawałoby to przybliżoną datę jego urodzin na lata mniej więcej 740-730 przed naszą erą. Sądząc po ilości dzieł, które są mu przypisywane, możemy zakładać, że żył raczej długo, no bo nie jest prawdopodobne, żeby w antyku publikował kolejne utwory z częstotliwością taką, z jaką robią to najpłodniejsi twórcy naszych czasów, którym zdarza się wydawać po 2-3 powieści rocznie. Większość tego, co jest mu przypisywane, znane jest głównie z fragmentów oraz wzmianek późniejszych autorów. Wiemy za to z całkowitą pewnością, gdzie Hezjod żył, co jest zdecydowanie różną sytuacją niż ta, którą mamy w przypadku Homera, ponieważ do tego, skąd pochodził, przyznawało się tak z grubsza co trzecie miasto w Grecji. No dobra, przesadzam, ale tylko troszeczkę. Wiemy to zaś właśnie od samego autora. Otóż żył on w Beocji, dokładnie w miasteczku Askra u podnóża góry Helikon. Nie był rodowitym Beotą, jego ojciec przeniósł się z aulskiej Kyme po tym, jak w rodzinnych stronach zbankrutował. Wiemy, że Hezjod prowadził gospodarstwo rolne. Sądząc po treści jego prac i dni, możemy wysnuć wnioski, że zaliczał się do co najmniej takich średnio zamożnych rolników. Stać go było na zatrudnianie pracowników sezonowych, stać go było na utrzymanie pracowników stałych, prawdopodobnie niewolników, miał również osobną pracownicę do prac domowych. Posiadał woły, muły oraz inne zwierzęta gospodarskie. Prowadził więc osiadły tryb życia, czym znacznie różnił się od wędrownych aoidów, których kojarzymy z Homerem i całą tą epoką literacką. Z bardziej osobistych informacji wiemy, że Hezjod miał złe stosunki ze swoim bratem, z którym sądził się o spadek po ojcu. Co więcej, zarzucał bratu, że ten przekupił sędziów, którzy mieli dokonać podziału spadku tak, aby to jemu przypadło więcej w udziale. Czyli co? Pierwsza europejska telenowela. Za najwcześniejsze dzieło Hezjoda uznaje się Teogonię, czyli po naszemu Narodziny Bogów. Hezjod jest najstarszym źródłem literackim, które podaje nam opis stworzenia świata. I wszystkie mitologie, z kultowym oczywiście Parandowskim na czele, trochę opowiadają nam w pierwszych rozdziałach po swojemu to, co właśnie w Teogonii możemy znaleźć. Głównym tematem poematu jest sukcesja władzy w rodzie Uranosa oraz finalne zdobycie i utrzymanie, co ważne, przez Zeusa oraz resztę bogów olimpijskich.
Mamy tu bitwy, zdrady, zmagania z kolejnymi przeszkodami, które stoją Zeusowi i spółce na drodze, a w międzyczasie powstaje jeszcze ludzkość złożona z, uwaga, samych mężczyzn. Z kim docelowo ci mężczyźni mieliby się rozmnażać? No niestety, Hezjod milczy. I zanim tak zupełnie się rozpędzę, chciałabym powściągnąć entuzjazm tych, którzy spodziewają się tutaj takiej Iliady i Naparzanki, tym razem w skali globalnej. Nie. Tego tu nie będzie. Ponieważ Teogonia Hezjoda, jeśli porównać ją do Homera, najbardziej przypomina jego katalog okrętów. Mamy tutaj bowiem arcydługaśną wyliczankę bogów, tytanów, gigantów, potworów, nimf, co tam jeszcze w ogóle w mitologii greckiej się rodziło. I jest ona wprawdzie przerywana takimi opisowymi, bardziej lirycznymi fragmentami, które pokazują pełnię talentu Hezjoda moim zdaniem, ale głównie jest to epos genealogiczny. Akcja tam, gdzie jest, wprowadzana jest bardzo powściągliwie i skrótowo. Hezjod przede wszystkim zarzuca nas imionami i robi to na poziomie godnym Tolkiena i Martina razem wziętych. Imion, a co za tym idzie, postaci, które występują w poemacie, są dosłownie setki. Ponad 4. Mamy passusy, które składają się na przykład z wyliczanki 50 imion nimf, gdzieniegdzie okraszonych epitetami. Teogonia jest do tego szokująco krótka. To jest jakieś 1020 kilka wersów, czyli tak mniej więcej dwie średnio długie pieśni Iliady. Widać po długości chociażby poematu, że była to rzecz do wygłoszenia przed publicznością na żywo na raz, a nie materiał na posiadówę na cały miesiąc. Droga czytelniczko, drogi czytelniku, jeżeli podejdziesz do Hezjoda z nastawieniem, że oto czeka mnie epicka akcja, zawiedziesz się sromotnie Hezjoda, prawdopodobnie na resztę życia znienawidzisz. Ale w tym wszystkim, co wydaje się strasznie nudne, jest mnóstwo niesamowicie pięknych, lirycznych, bardzo sugestywnych, wręcz zmysłowo opisanych passusów, które każdego fana Homera na pewno zachwycą. Hesiod uważany jest za autora nieprzystępnego, szczególnie w porównaniu właśnie z Homerem, ale w moim odczuciu jest to po trochę prawdziwe, a po trochę wynik rozminięcia się oczekiwań odbiorcy związanych z epiką grecką, z tym jak specyficzne i archaiczne jest jego dzieło. Zanim sięgniecie po Hesioda, pomyślcie o lekturach, które sprawiły wam dużą frajdę i dały wam radość, pomimo że nie byliście docelową grupą odbiorczą. Ja się tutaj teraz posłużę takim totalnie popkulturowym przykładem, czyli cyklem o Harrym Potterze, od którego się odbiłam totalnie w liceum, bo to była dla mnie po prostu dziecinada. Natomiast kiedy sięgnęłam kilka lat później, jako osoba już dorosła, i czytałam go z nastawieniem, że właśnie czytam literaturę dziecięcą z całym dobrodziejstwem inwentarza i pewną stylistyką, którą musi ona mieć. I czytając z tym nastawieniem, nie zawiodłam się. Cykl sprawił mi mnóstwo frajdy. To nie jest szczególnie odkrywcze, co powiem, ale do różnych typów lektur potrzebne jest różne podejście oraz nastawienie. Wszyscy znamy zjawisko tak zwanego hype'u, czyli pewnych oczekiwań, które nabudowują się w nas pod wpływem opinii publicznej na temat niektórych dzieł czy zjawisk kultury. I ten hype czasami powoduje, że w konfrontacji już rzeczywiście z realnym dziełem no czujemy pewien zawód, a co najmniej niedosyt. Ja z jednej strony chciałabym was troszeczkę nahypować na Hezjoda, bo uważam, że absolutnie warto go czytać, ale też chciałabym wam zwrócić uwagę na pewne niedogodności związane z lekturą jego utworów. On bywa suchy i nudny, ale bywa też poruszająco piękny. I te dwie rzeczywistości są ze sobą bardzo ostro skontrastowane w tym niewielkim objętościowo tekście. Ponieważ akcji jest niewiele i streszczenie jej zajęłoby mi pewnie z 3 zdania, a sobie mniej gadatliwie niż ja, zapewne nawet i jedno, no to streszczać jako tako nie będę. Chciałabym wam przedstawić pewne fakty, naświetlić kilka sytuacji, z którymi mamy do czynienia w poemacie oraz przeczytać kilka fragmentów w tłumaczeniu Jerzego Łanowskiego, tak żebyście mogli sobie wyrobić o utworze własne zdanie. Kwestia pierwsza. Jest to, tak jak już wspominałam, poemat genealogiczny. Poznajemy w jego toku 6 głównych grup bóstw. Przede wszystkim grupa pierwsza. Są to bóstwa kultowe, czyli tak z grubsza bogowie olimpijscy. Grupa druga. Bóstwa mitologiczne, czyli bóstwa znane z mitologii, ale nie otoczone kultem. W większości są to na przykład tytani. Grupa trzecia. Bóstwa, których nie znamy ani z mitu, ani z kultu. Znamy je tylko z imienia. I te imiona najczęściej padają tylko raz w całej literaturze greckiej. Właśnie u Hezjoda. Grupą czwartą są
ubóstwa grupowe. I tutaj mówimy przede wszystkim o różnych gracjach, chorach, nimfach, nereidach, charytach, cyklopach, muzach i tak dalej. Tych wszystkich bytach, które są rozdzielone na kilka osób. Grupa piąta to antropomorfizowane przejawy życia biologicznego lub społecznego. Tutaj przykładami będą śmierć, sen, walka, pożądanie, tęsknota, niezgoda i tak dalej. Grupą szóstą są ubóstwione i spersonifikowane elementy świata widzialnego, takie jak ziemia, niebo czy na przykład gwiazdy. Wszyscy oni są jedną wielką rodziną, która dzieli się na poszczególne mniejsze rody czy odłamy. I to jest klucz kompozycyjny. Kolejne serie wyliczeń związane z poszczególnymi rodami. Poemat zaczyna się inwokacją do muz. A jakże? Ale jaka to jest inwokacja? Otóż w niej Hesiod przedstawia nam się z imienia i opisuje scenę, w której boginie przyszły do niego natchnąć go oraz dać mu talent i wybrać na swojego osobistego sługę. Od helikońskich mus rozpocznijmy nasze śpiewanie. One to Helikonu szczyt dzierżą wielki i boski i dokoła ciemnego źródła miękkimi stopami tańczą i wokół ołtarza przepotężnego kroniona. Delikatne ciała obmywszy wodą z Permesu albo z końskiej krynicy albo z boskiego Olmeju. Korowody zawiodły na Helikonu wierzchołku, piękne, budzące tęsknotę. Stopami tupnęły w ziemię, skąd ruszyły okryte gęstymi mgły oparami. Całą noc biegły i głosem wykrzykiwały przed cudnym. One to kiedyś Hezjoda uczyły pięknego śpiewu, kiedy owce wypasał u stóp Helikonu boskiego. Takie słowa najpierwsze wyrzekły do mnie boginie. O pastuchy wiejskie, z zakały, brzuchy wyłącznie, wiemy jak głosić kłamstwa liczne do prawdy podobne. Wiemy też, gdy zechcemy, jak rzeczy prawdziwe obwieszczać. Tak powiedziały córy Zeusa Wielkiego wymowne oraz laskę mi dały, różdżkę kwitnącą wawrzynu cudną zerwawszy. Natchnęły mnie także wieszczym śpiewaniem, abym wysławił co będzie oraz co było dawniej. Nakazały opiewać ród szczęsnych zawsze żyjących oraz je same zawsze. I na początku, i z końcem. No, skromność naszego poety aż bije po oczach. 9 boginek mus biegło całą noc, żeby przekazać mu swoją wiedzę i namaścić na swojego, w sumie, posłańca. Co ciekawe, muzy na samym wstępie mówią, że oprócz daru głoszenia prawdy dają również dar fikcji literackiej, czyli głoszenia kłamstwa. U Homera było zupełnie inaczej. On zawsze zwracał się do muz, aby powiedziały jak było, aby obdarzyły go obiektywną wiedzą faktograficzną. Inwokacja oraz pierwsza część, czyli jakieś nieco ponad 100 wersów, jest absolutnie urocza. Mamy wdzięcznie odmalowane muzy, które tańczą, śpiewają, tupią nóżkami. Wszystko jest dynamiczne, pełne ruchu, rytmu, lekkie, rozbujane. No zaczyna się naprawdę dobrze. Hesjodowi absolutnie nie brakowało talentu narracyjnego. Kiedy zaczyna opowieść, a później, kiedy na chwilę w niej przystaje, widać naprawdę duży potencjał liryczny. I aż żal, że poszedł w taką skrótowość i nie rozwinął swojego utworu. Po wstępie autor daje nam szybki zarys tego, o czym będzie mówił, czyli o potomstwie ziemi i nieba w postaci kolejnych pokoleń bogów oraz gigantów, a później o powstaniu ludzkości. Zaczyna, jak już słyszeliśmy, od mus, no miło z jego strony, skoro to one dały mu natchnienie, że zaczyna właśnie od nich. Są córkami Zeusa i Mnemozynę, czyli pamięci, z którą, jak to Hesiod eufemistycznie określa, Zeus łączył się 9 kolejnych dni i nocy. Najwyraźniej tak działa biologia rozrodcza bogiń. Jeden stosunek, jeden zarodek. No cóż, może mają owulację indukowaną jak koty. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Po roku, najwyraźniej ciąża tak mnoga musiała trwać rok, rodzi się 9 córek. A są to Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Terpsychora, Erato, Polichynia, Urania oraz Kaliope. Wiemy z różnych mitologii, które przerabialiśmy, że każda z mus jest odpowiedzialna za jakąś tam swoją działkę sztuki. Tego u Hesjoda nie ma, podział jest znacznie, znacznie późniejszy. One są właśnie bóstwem zbiorowym. Wszystkie odpowiedzialne są za całość sztuk, pod przewodnictwem oczywiście boga tychże, czyli Apolla. Przy okazji pojawia się również w inwokacji teza, że sztuka, szczególnie melorecytacja epicka, jest darem bogów dla ludzi, który ma pomagać im znosić ciężkie koleje losów. I tutaj może zacytuję. Nawet jeśli ktoś w piersi ból nosi świeżo doznany, serce zgorzkniałe mu jęczy, to jednak gdy pieśniarz Aoidos, sługa mus, mu zaśpiewa o czynach ludzi dawniejszych i o bogach szczęśliwych, co na Olimpie mieszkają, zaraz mu myśl odmieni. Zapomni i nie spamięta trosk swych, bo szybko odwróci wszystko dar bogi. Zasadnicza treść poematu zaczyna się od wersu 116 słowami: zatem najpierw powstał chaos, a zasie po nim ziemia. No właśnie,
na początku był chaos, czy nie. Słowo chaos już w antyku nabrało pewnego odcienia znaczeniowego, które związane jest z pomieszaniem materii, pomieszaniem pierwiastków, pewnym nieporządkiem, nomen omen chaotycznym. Tego odcienia znaczeniowego wydaje się nie mieć ono jeszcze u Hezjoda, dlatego drugi z tłumaczy, z którego tłumaczenia korzystałam, Martin West, proponuje, aby słowo to tłumaczyć jako chasm, otchłań. Ta otchłań jest po prostu przestrzenią, w której rozgrywa się całe powstanie wszechświata i wszystko, co następuje potem. Zaraz po chaosie powstaje Ziemia, a zaraz po niej Eros, co jest najpiękniejszy wśród nieśmiertelnych. Członki rozróżnia i wszystkim, bogom jednako i ludziom. Serca w piersi ujarzmia oraz ich wolę rozsądną. Te trzy istoty, chaos, Ziemia oraz Eros, są najstarsze, najważniejsze i, uwaga, samorodne. Nie istnieją odwiecznie, ale nikt też ich nie rodzi ani nie stwarza. Jest jeszcze czwarta taka istota, jest to Tartaros, czyli ogólnikowo rzecz biorąc zaświaty, ale on pojawia się w poemacie głównie jako miejsce, a nie personifikacja. Pojawia się również bardzo późno, więc jakby Tartarosem nie będziemy się tutaj zajmować. Kolejnymi istotami, które rodzą się z chaosu, są Erebos, noc, eter oraz dzień. Dopiero po nich Ziemia rodzi Uranosa, niebo, oraz Pontosa, morze i różne inne personifikacje sił czy zjawisk natury, które są podzielone z grubsza na różne grupy cyklopów, tytanów, sturenki i tak dalej. No, trzeba przyznać, że ma dziewczyna rozmach. Przy czym Gaja, trzeba to podkreślić, rodzi zarówno partenogenetycznie, czyli bez udziału partnera, jak i w związkach. Przede wszystkim najsłynniejsze jej potomstwo jest potomstwem ze związku z Uranosem, czyli jej najstarszym synem, niebem. Uranos, trzeba przyznać, jest ojcem z gatunku tych takich solidnie patologicznych i swoje dzieci traktuje źle. Część na przykład zamyka z powrotem w ziemi, co w sumie zrozumiałe, solidnie nie podoba. I tu dochodzimy do pierwszego rozlewu krwi. Ziemia ma dość. W związku z powyższym tworzy wielki sierp i idzie z nim do swoich dzieci, aby prosić je o pomoc w pozbyciu się Uranosa. Tym dzieckiem, które zgadza się jej pomóc, jest Kronos. Kiedy Uranos przychodzi do Ziemi, w celu raczej wiadomym, biorąc pod uwagę to, ile mają potomstwa, zaczajony na niego Kronos kastruje go, w ten sposób pozbawia go władzy. Z krwi Uranosa, która pada na Ziemię, rodzą się boginie zemsty, Erynie, a z całej reszty, która ląduje w morzu, rodzi się z piany morskiej Afrodyta, bogini miłości. Uranos przeklina swoje potomstwo, nadaje mu nazwę Tytanów, która według Hezjoda ma nawiązywać do słowa Tisis, czyli zemsta. W poemacie było nie było dydaktycznym, mamy kilka takich właśnie dziwacznych, ludowych etymologii, które są czasem dość zaskakujące. Afrodyta na przykład ma na imię Afrodyta, ponieważ Afros to piana, no a miała ona postać właśnie z piany morskiej, więc wszystko zgadza się, wszystko składa się w logiczną całość. Jest szansa, że niektóre z nas własnych były już tak archaiczne, że Grecy sami nie do końca wiedzieli, do czego się odnoszą i co tak naprawdę oznaczają. Tak więc no, próbowali tłumaczyć je przez skojarzenia z podobnie brzmiącymi słowami. Taka ciekawostka. Wśród różnorakich potworów, które rodzą się z różnych związków w obrębie tej jednej solidnie patologicznej rodziny, mamy na przykład pierwszego psa. Ortos, bo tak pierwszy pies miał na imię, był dzieckiem echidny, pół kobiety, pół węża oraz Tyfona, stugłowego smoka. Jakim cudem wyszedł im z tego normalny pies w typie normalnego psa? Ciężko powiedzieć. Wiadomo jednak, że druga próba na tym polu wydała na świat drugiego, ale zdecydowanie mniej już standardowego psa, ponieważ Cerbera, który u Hezjoda ma, uwaga, 50 głów. Czy ochrania ich wszystkich za uszami to musiała być robota na pełny etat, prawdopodobnie dla więcej niż jednej osoby. Po kolejnej wyliczance genealogicznej akcja przenosi się na Olimp, gdzie władzę po Kronosie w międzyczasie zdążył przejąć już Zeus, a raz zdobytą ma szansę szybko utracić, ponieważ tytani szykują się do wojny. Zeus, trzeba przyznać, odznacza się zdroworozsądkowym podejściem do sytuacji i zaczyna budować sojusze. Wszystkich bogów Olimpu Pan i Błyskawic nieśmiertelnych przywołał, by przyszli na Olimp Ogromny i powiedział, że nikt z nich, kto stanie przeciw tytanom, nie utraci nic z darów, a każdy cześć taką zachowa, jaką się cieszył dawniej wśród bogów nieśmiertelnych. Rzekł też, że kto z nich czci u Kronosa nie miał ni darów, czci i darów dostąpi, bo tak sprawiedliwie się godzi.
Przyszła więc jako pierwsza w styk z nieśmiertelna na Olimp z dziećmi swymi z powodu zamysłów drugiego rodzica. Uczcił ją Zeus, darami obdarzył nadzwyczajnymi, bo uczynił ją samą wielką przysięgą dla bogów. Dzieciom jej zaś na wieki mieszkać dozwolił przy sobie. Na czym polega wielka przysięga, której strażniczką jest Styks? O, to jest super sprawa, już rozwijam. Otóż, jeśli któryś z bogów przysięgnie na Styks i przysięgę złamie, zostanie ukarany w sposób bardzo specyficzny. Przede wszystkim czeka go rok letargu, podczas którego nie będzie mógł się ruszać, oddychać ani mówić. Po tym roku zaś zostaje na 9 lat wygnany z Olimpu i nie może uczestniczyć w żadnych zgromadzeniach bogów. Dopiero w 10 roku może wrócić na Olimp, no i jest po sprawie. Nie wiem jak wy, ale ja nie przypominam sobie z mitologii, by któryś z bogów odbył tę karę. Czyli co? Straszak działał. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z genealogiami, które rozwijają się równolegle do siebie, różne byty podejmują wysiłki prokreacyjne w tym samym czasie, tak? Nie mamy tutaj do czynienia z taką typową narracją linearną. Przykład mieliśmy dosłownie przed chwilą. Zeus najpierw w toku opowieści gromadzi sojuszników na bitwę z tytanami, a dopiero później dostajemy informację o tym, jak on oraz jego rodzeństwo, czyli bogowie olimpijscy, w ogóle się narodzili. Opowieść o w sumie podwójnych, można tak powiedzieć, narodzinach potomstwa Kronosa oraz Rei zaczyna się od wersu 453. Tu właśnie następuje ta klasyczna opowieść o sześciorgu oryginalnych bogach olimpijskich, czyli Hestii, Demeter, Herze, Hadesie, Posejdonie i na końcu Zeusie, którzy byli połykani, oczywiście bez Zeusa, kolejno przez Kronosa. Tak jak wcześniej Gaja, tak teraz Rea ma dość i chce po pierwsze mieć w końcu żywe dzieci, a po drugie spłacić Erynie, czyli pomścić Uranosa oraz jego okaleczenie. Gaia i Uranos najwyraźniej zdążyli się w międzyczasie pogodzić, ponieważ zgodnie pomagają Rei, służąc jej przede wszystkim radą. Przepowiadają bowiem los, jaki czeka Kronosa. Doradzają jej również, jak go przychytrzyć, kiedy będzie próbował pożreć kolejne z jej dzieci. Opowieść jest oczywiście znana. Rea podaje Kronosowi kamień zawinięty w pieluszki zamiast małego Zeusa, dzięki czemu Zeus ma szansę dorosnąć, nabrać sił. Nie wiemy jak dokładnie, jako już dorosły bóg rozprawia się z Kronosem. Hezjot tajemniczo sugeruje jedynie, że Gaia go oszukała i w jakiś sposób doprowadziła do zwrócenia połkniętego wcześniej potomstwa, od kamienia poczynając, a na najstarszej Hestii kończąc. Do tego wszystkiego zaś dołożył się Zeus, który siłą rąk własnych ostatecznie pokonał Kronosa. To by się w sumie zgadzało z tym, co o Zeusie wiemy od Homera. Jak mu coś nie pasuje, no to przede wszystkim bierze się do bicia. U Homera na przykład dowiadujemy się, że jest damskim bokserem i bije swoją małżonkę. Po obalaniu Kronosa Zeus uwalnia resztę jego uwięzionych braci, czyli cyklopów, którzy w ramach wdzięczności dają mu piorun jako broń, no i przede wszystkim również jako symbol jego boskiej władzy. Jeśli chodzi o takie powszechnie znane mity, które od czasów Teogonii nie ulegały za bardzo zmianom i przekształceniom, mamy tutaj przede wszystkim historię Prometeusza, który najpierw podpada Zeusowi przy podziale zwierząt ofiarnych, później zaś podpada mu po raz drugi, kradnąc z Olimpu ogień dla ludzkości. Karm dla Prometeusza jest, jak wiemy, przykucie do skały oraz sęp, który wyżera mu codziennie wątrobę, natomiast nie jest on jedynym ukaranym w całej tej historii, ukarana zostaje także ludzkość. I to jak? Na ludzkość zesłana zostaje kobieta. Pandora, bo tak ma na imię, chociaż Teogonii jej imię nie pada, pada ono w pracach i dniach, jest tak zwanym kalonka kon, czyli pięknym złem, jest pułapką zastawioną przez bogów na ludzi. Hezjot z jednej strony pisze o kobietach absolutnie najgorsze rzeczy. Pisze, że są niezdolne do pracy, a jedynie do życia w przepychu. Są jak trutnie, które siedzą w ulu i przywłaszczają sobie miód pszczół. Ale z drugiej strony pisze, że dla mężczyzny są pomocą, otaczają go opieką, co chyba najważniejsze, zapewniają potomstwo. Kwestia dziedziczenia wydaje mu się tutaj kluczowa, biorąc pod uwagę to, co wiemy o jego sporze z bratem o spadek, no chyba łatwo możemy się domyślić dlaczego. Tutaj może posłużę się fragmentem, który zilustruje wam, jak ambiwalentnie do kwestii kobiecej odnosił się nasz autor. A komu w udziale przypadnie małżeństwo, zacną zaś zyska małżonkę wedle swojego serca, temu przez całe życie zło wyrównuje się dobrem. Jeśli zaś natrafi na rodzaj wściekły i wrogi, żyje z nieustającą troską, która mu trawi duszę i serce. Na to nieszczęście nie ma lekarstwa. Innymi słowy, albo związek się ułoży, albo nie. No wow, nobla moc logiki. A tak bardziej na poważnie. Małżeństwo w tamtych czasach było oczywiście
jedną wielką loterią. Nie randkowało się przecież partnerkę życiową, bardziej się nabywało niż zdobywało. A kryteria oceny też nie należały do jakichś super miarodajnych, ponieważ przede wszystkim było to pochodzenie, czyli rodzina potencjalnej partnerki, a w drugiej kolejności wygląd. Nie to, żeby do dzisiaj te dwie rzeczy się nie liczyły, no ale dzisiaj nie są jednak jedynymi i najważniejszymi kryteriami. I dobra, wiem, że spłycam i trywializuję, ale czy jestem jakoś szalenie daleko od prawdy? Wszystkie katalogi i wyliczanki genealogiczne co rusz przerywają nam narrację o Tytanomachii, czyli trwającej 10 lat wojnie między bóstwami olimpijskimi i tytanami. Siły są na tyle wyrównane, że Zeus musi szukać coraz to nowych sojuszników, uwalnia z Tartaru kolejne istoty, tym razem Hekaton Heirów, czyli po naszemu sturenkich Kottosa, Gygesa i Briareusa. I ci sturency, odkarmieni nektarem oraz ambrozją, przechylają szale zwycięstwa na stronę bogów olimpijskich. Sama bitwa, trzeba przyznać, opisana jest dość epicko i tutaj przytoczę wam fragment. Wokoło zaś ziemia życie niosąca rozgłośnie huczała, płonąc, a lasy ogromne trzeszczały ogniem objęte. Cała ziemia kipiała i fale Okeanosa oraz morze jałowe, a wiew ich żarem owiewał ziemskich tytanów i płomień leciał ku niebu boskiemu niezmierzony. A oczy oślepiał im, choć potężnym, rozbłysk iskrzący pioruna i razem z nim błyskawicy. Zeus wali piorunami, sturency miotają gigantyczne głazy i w końcu tytanów udaje się zepchnąć do Tartaru, który oddalony jest od ziemi, uwaga, o 9 dni lotu spiżowego kowadła. Nie wiem jak wy, ale ja tu widzę pewną paralelę. My niewyobrażalne kosmiczne odległości mierzymy prędkością światła. Grecy o prędkości światła oczywiście nie mieli zielonego pojęcia, nie wiedzieli w ogóle, że światło się porusza. Ale stworzyli własną kosmiczną jednostkę. Dzień lotu kowadła. Ale nie jest to koniec kłopotów Zeusa, ponieważ czeka go finalny boss, a jest nim Tyfon, dziecko Gai i Tartaru. Zeus jest władcą nieba, ponieważ Uranos, jego uosobienie, został pokonany. Wprawdzie nie przez Zeusa, przez Kronosa, ale Zeus Kronosa pokonał, więc władza przeszła na niego. Jest władcą ziemi, ponieważ pokonał większość jej potomstwa, przede wszystkim tytanów, którzy nią rządzili, a sama Gaja mu sprzyja. Tyfon jest stugłowym smokiem. Każdy z jego łów ryczy innym głosem, a myśmy dzisiaj go spotkali jako tatę pierwszego pieseła. Żar ze stron obu objął morze o barwie fiołkowej. Z gromu i błyskawicy i z ognia, którym ział potwór, i z rozszalałych wiatrów i płonącego pioruna. Wrzała już cała ziemia i niebo, jako też morze. Wkoło przy wszystkich brzegach kłębiły się fale ogromne od porywu bogów i wstrząs się niepowstrzymany zaczął. I zadrżał Hades, władnący zmarłymi pod ziemią, i tytani w Tartarze skupieni wokół Kronosa z niegasnącego zgiełku i przeraźliwej walki. Zeus, gdy zebrał swą siłę i za swój oręż pochwycił grom oraz błyskawice i rozskrzony piorun, skoczył z Olimpu i cisnął. Zapalił wokoło wszystkie niezwykłe głowy przeraźliwego potwora. Ale kiedy smagając go tak ciosami po skroniu, runął zraniony potwór, a ziemia wielka jęknęła. Pokonany Tyfon, jak wszyscy inni, ląduje w Tartarze, a bogowie olimpijscy mają wreszcie chwilę spokoju i zaczynają rozdzielać między siebie funkcje. Ale kiedy już trud zakończyli szczęśliwi bogowie i rozstrzygnęli siłą spór z tytanami o godność, wtedy Zeusa skłonili, aby królował i władał. Gaja tak poradziła i Zeus, z Olimpu rozgłośny, objął rząd nieśmiertelnych i dobrze im rozdał zaszczyty. Zeus przejmuje władzę nie tylko dlatego, że wygrał, ale dlatego również, że Gaja i inni bogowie wybrali go na swojego władcę. Normalnie prawie demokracja. Pierwszym, co robi Zeus po objęciu władzy, jest podział administracyjny. Słuszna decyzja. Najwyraźniej jest z nim coś więcej niż to, co widzimy na pierwszy rzut oka, czyli nieposkromiony seksoholizm, do którego mamy okazję przejść już kilka wersów dalej, ponieważ zaczyna się opowieść o jego kolejnych małżonkach, kochankach, ofiarach. Pierwszą z jego, jak pisze Hezjod, małżonek jest tytanka Metis, uosobienie mądrości i rozumu. Grunt to znać swoje wady, próbować coś z tym zrobić. Zeus najwyraźniej uznał, że brak mu rozumu, więc właśnie go pożarł. Metis, kiedy Zeus ją połknął, była już nim w ciąży, a połknął ją nie ze względu na rodzinną tradycję połykania dzieci, a ze względu na to, że Gaja i Uranos przepowiedzieli, że syn Metis będzie potężniejszy od ojca, więc będzie następnym pretendentem do władzy. Metis wprawdzie jest w ciąży z dziewczynką, ale no cóż, USG wtedy nie było, a w sumie nawet jeśli, to i tak lepiej dmuchać na zimne. Metis zajmuje miejsce w głowie Zeusa, na zasadzie
przez żołądek do mózgu najwyraźniej. Jej ciąża zaś skutkuje narodzinami Ateny z głowy naszego króla bogów. Atena jest boginią mądrości i sprytu. Zeus zasadniczo w mitologii niczego jej raczej nie odmawia, a jej rolę w różnych podaniach mitologicznych można interpretować jako żeński odpowiednik Zeusa. Kolejne jego małżeństwo też ma sens, ponieważ poślubia Temidę, boginię sprawiedliwości, która rodzi mu Chory, Eunomię, praworządność, dzikę sprawiedliwość oraz Eirenę, pokój. Później rodzi mu Moiry, Kloto, Lachesis i Atropos, które przędą, odmierzają oraz przecinają nić życia. Na tym lista w pełni boskiego potomstwa Zeusa się nie kończy, ponieważ kolejno płodzi on Persefonę ze swoją siostrą Demeter, Muzy z Mnemozynę, Artemidę i Apolla z Letą, po czym w końcu finalnie żeni się z Herą, z którą ma trójkę potomstwa, Hebe, Aresa i Eileityję. Hera zaś Hefajstosa słynnego bez związku miłości urodziła, wściekła i w sporze ze swym małżonkiem, w sztukach najzręczniejszego z wszystkich potomków Urana. Między Herą a Zeusem są bardzo silne uczucia, nie są to niestety uczucia pozytywne. Najwyraźniej nienawiść jest to równie silnym fundamentem trwałego małżeństwa jak miłość. Katalog boskich dzieci ciągnie się jeszcze przez chwilę. Wymienione są dzieci pozostałych bogiń i bogów olimpijskich, a później wracamy do Zeusa i jego potomstwa z pomniejszymi boginkami, nimfami i wybranymi śmiertelniczkami. Całość kończy się cliffhangerem. Teraz ród kobiet śpiewajcie wy, które macie głos słodki, muzy olimpijskie, córy Zeusa, co dzierży Eginę. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do tak zwanego katalogu kobiet, innego genealogicznego poematu Hezjoda, który miał opowiadać tym razem o potomstwie bosko-ludzkim, o potomstwie złożonym z herosów, którzy nigdy nie zostali deifikowani i tak jak na przykład Herakles nie wstąpili w szeregi bogów olimpijskich. I tutaj chciałabym poruszyć tematykę problematyczną z naszego punktu widzenia, mianowicie chciałabym się odnieść do wszechobecnej w mitologii greckiej przemocy seksualnej, której sprawcą są praktycznie wszyscy bogowie płci męskiej, a przede wszystkim Zeus, którego spokojnie można określić naczelnym seksoholikiem oraz seryjnym gwałcicielem tego panteonu. Hesiod nie traktuje żadnego z wyskoków Zeusa w kategorii gwałtu. Padają wprawdzie stwierdzenia, że jakaś bogini uległa mu, jednak częściej padają stwierdzenia, że ktoś się zrodził ze związku miłosnego lub łączył w miłości. Miłość rozumiana jest tu przede wszystkim jako akt seksualny, przynajmniej ja to tak odczytuję. Nie jest to raczej głębokie, romantyczne uczucie, które trwale ma połączyć dwie czy więcej osób. Narracja Hezjoda, jak już wspomniałam, jest specyficzna. Wydaje się, że nie ma takiej nadrzędnej fabuły. Jest wprawdzie motyw sukcesji i przejmowania władzy, ale nie jest to jakoś niesamowicie skomplikowany wątek. Pod wieloma względami kojarzyć może nam się z dużo późniejszymi sagami czy katalogami przodków. Opowieść o kolejnych zmianach władzy z punktem kulminacyjnym w postaci ostatecznego zwycięstwa Zeusa jest wprawdzie osią fabularnym dzieła, ale ilość dygresji o charakterze wyjątkowo jednak nienarracyjnym skutecznie rozbija nam całość. U Homera narracja często zbaczała też z głównej linii fabularnej. Mieliśmy retardacje, rozbudowane epitety czy nawiązania do mitów. Mamy też jeden bardzo długi katalog, ale u niego jednak funkcję nadrzędną pełni fabuła. U Hezjoda na pierwszy plan wybija się jednak ten dydaktyczny wykład o boskiej genealogii. Pod tym względem dzieło Hezjoda jest bardzo nierówne. Ono dosłownie ma dwa charaktery, które bardzo ciężko jest ze sobą pogodzić i połączyć w spójną całość. Narracja nie jest liniowa, jest pełna retrospekcji oraz nawiązań, co dla osoby, która nie jest w jakimkolwiek stopniu zaznajomiona z mitologią grecką, może być problematyczne. Jeżeli planujesz, żeby Hezjod był twoim pierwszym zetknięciem się z mitologią grecką, to może przemyśl sprawę i sięgnij najpierw po jakąś współczesną, bardziej narracyjną formę. Ja oczywiście polecam Parandowskiego przede wszystkim, ale mamy również świetną mitologię Kubiaka, mamy świetną mitologię Markowskiej, mamy uroczą gawędę mitologiczną Stephena Fry'a, która jest pod tytułem Mytos, wydana również w Polsce. I oprócz tego jest cała masa innych książek. Polecam przed Teogonią sięgnąć po coś innego, albo jeżeli koniecznie chcesz zacząć od niej, wspomagać się jakimś solidnym słownikiem mitologicznym. Kompozycyjnie możemy zauważyć w poemacie pewną klamrę. Od początku wiemy, że Zeus rządzi światem. Informują nas o tym przede wszystkim same muzy. Poemat wielokrotnie też ten stan rzeczy potwierdza i pokazuje nam, jak doszło do tego, o czym wiemy od początku. Kończy się happy endem,
od którego się zaczęło. Zeus ma pełnię władzy, no i zajmuje się prokreacją. Pomimo, że Zeus wydaje się głównym bohaterem Teogonii, to jednak sądzę, że taką główną siłą napędową jest w poemacie Gaja. To od niej praktycznie wszyscy pochodzą. Gaja przewiduje przyszłe wypadki i o nich informuje. Gaja sprzeciwia się Uranosowi, doprowadza do jego detronizacji przez Kronosa. Gaja później oszukuje Kronosa i doprowadza do powrotu bóstw olimpijskich na świat. Gaja doradza Zeusowi sprzymierzenie się ze sturenkimi. Gaja przekonuje bogów, żeby oddali władzę Zeusowi i podpowiada mu, jak rozdzielać obowiązki. Gaja z jednej strony niejako rozpoczyna konflikt, ale z drugiej również go kończy, niejako namaszczając Zeusa na władcę całego wszechświata. Również ona doradza Zeusowi połknięcie Metis w celu uniknięcia kolejnej walki sukcesyjnej. Takim najbardziej homeryckim fragmentem Teogonii jest tak zwana Tytanomachia, z którą mamy do czynienia od wersu 617. Mamy tutaj pełen rozmachu, niesamowicie zmysłowy opis walk, który angażuje czytelnika w pełni. Mamy takie dynamiczne opisy aspektów wizualnych, słuchowych czy taktylnych całej tej gigantycznej katastrofy, jaką jest pole bitwy. Hezjod ogłusza nas wrzawą zróżnicowanych dźwięków, atakuje gorącym płomieni, wprawia skorupę ziemską w drżenie, opowiada o wydarzeniach z perspektywy czasu. Nie uczestniczył w nich, ale dzięki asyście mus jest wszechwiedzący oraz wszechobecny. Wie, o czym myślą jego postaci, pokazuje nam tajne narady bogów. Mówiąc o Teogonii, nie mogę nie wspomnieć o powiązaniach mitologii greckiej z mitologiami wschodnimi, przede wszystkim mitologiami Hurytów, Hetytów, Babilończyków oraz Fenicjan, które są silnie paralelne z tym, co mamy opisane w dziele Hezjoda. Chodzi przede wszystkim o motyw wymuszonej sukcesji władzy, w którym mamy do czynienia w poemacie o Królestwie Niebieskim, który pochodzi z mitologii Hurytów. Anu, odpowiednik Uranosa z mitologii greckiej, jest przez swojego następcę Kumarbiego okaleczony w nieco wprawdzie innych okolicznościach, ale w podobnym zakresie. Kumarbi po pościgu oraz pojedynku odgryza genitalia Anu, dzięki którym staje się brzemienny i rodzi trzy istoty – rzekę Tygrys oraz dwa bóstwa burzy. W kolejnym pokoleniu władzę nad światem uzyskuje jeden z tych bogów, Teszub, który w bitwie musi pokonać poprzednie pokolenie boskich istot. Na koniec również musi się zmierzyć z finalnym potworem, którego odpowiednikiem Teogonii jest Tyfon. Również bardzo dużo nawiązań znajdziemy w fenickim, trochę bardziej znanym niż opowieści o Królestwie Niebieskim poemacie Enuma Elish, ale nie będę się tutaj na tym skupiała. Jest o tym książka, którą za chwilę Wam polecę. Ona ma 800 stron i nie jestem w stanie wymieść streścić w dwóch zdaniach. Czy to oznacza, że Hezjod bezpośrednio czerpał z mitologii wschodu? No, niekoniecznie. Na pewno wszystkiego nie wymyślił sam. Sam niezaprzeczalnie swoje dzieło skomponował, ale robił to na bazie mitów, podań i rytuałów kultowych, o których już przecież wiedział. Grecy również nie wzięli się znikąd. Wiemy o napływowych masach ludności, przede wszystkim Jonów i Dorów, którzy już w epoce Hezjoda określali się jednym wspólnym mianem Hellenów. Mamy świadectwa kultury minojskiej, z którą nierozerwalnie związane są niektóre bóstwa. Przede wszystkim Dionizos, który oprócz tego związany jest jeszcze z Indiami, w których, zgodnie z mitem, spędził dość długi czas. Kultury starożytne, kultury archaiczne miały ze sobą kontakt, jakaś wymiana myśli i opowieści musiała między nimi zachodzić. Mity objaśniają świat, a świat wszędzie z grubsza jest taki sam. Mamy noc, dzień, gwiazdy, ziemię, niebo, zjawiska meteorologiczne, śmierć, choroby, miłość, radość, władców, poddanych, wiele, wiele innych wspólnych dla całej ludzkości zjawisk. I nie dziwota, że pewne motywy będą do siebie zawsze podobne. W jakim stopniu jest to wynik zwykłej spostrzegawczości i wpadnięcia dwóch różnych osób w dwóch różnych czasach i miejscach na ten sam pomysł, a w jakim stopniu jest to wynik inspiracji, nie dowiemy się nigdy. Ta lektura uzupełniająca, o której chciałabym Wam powiedzieć, to Wschodnie oblicze Helikonu Martina Westa. Jest to rzecz gruba, 838 stron dokładnie. I tutaj jakby taka mała uwaga do wydania. Niech Was nie odstraszy to, że została wydana przez Homini, czyli wydawnictwo, powiedzmy sobie szczerze, kościółkowe. Stało się to, mam nadzieję, że widać,
za pośrednictwem Unii Europejskiej. O dziwo, publikacja została dofinansowana przez Wspólnotę Europejską w ramach programu Kultura 2000. To wydawnictwo wydało sporą ilość książek związanych z kulturą antyczną i filologią klasyczną. Nie wiem, komu się to złożyło logiczną całość, że firma, która na co dzień sprzedaje paski z egzorcyzmami, pozycje o tym, jak gotować zupę w zakonie i wynurzenia starszych panów, o tym, jak powinno wyglądać życie małżeńskie, zaczęły wydawać również pozycje typu homoseksualizm grecki, seksualizmy łacińskie, czy również seksy i słownik form fleksyjnych czasowników greckich. Na logikę tego typu pozycje powinny się pojawiać w wydawnictwach naukowych, a co najmniej akademickich, no ale wyszło jak wyszło. Mimo wszystko książkę bardzo chciałabym wam polecić, ponieważ jest niesamowitym kompendium wiedzy na temat bardzo archaicznej mitologii greckiej i wschodniej i świetnie i bardzo klarownie pokazuje nam właśnie wymianę myśli i idei oraz powiązania między różnymi archaicznymi kulturami. Ale już jakby zamykam temat wydawania literatury naukowej w naszym kraju i tego, kto się powinien tym zajmować. Chciałabym wam jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że tłumaczeń Teogonii oraz prac inni Hezjoda nie było zbyt wiele. Pełną listę wyświetlę wam w tle. Ja korzystam z tłumaczenia Jerzego Łanowskiego oraz właśnie z tłumaczenia Martina Westa, które o dziwo jest w tej chwili znacznie lepiej dostępne w księgarniach niż ostatnie polskie tłumaczenie, no, które jest już też trochę leciwe, więc być może z tego względu. Mam nadzieję, że zachęciłam do sięgnięcia do Hezjoda osoby, które nie miały jeszcze okazji zetknąć się z jego twórczością, a te, które już miały, do może powrotu do niego, może spojrzenia na niego z trochę innej perspektywy, kto wie. Hezjod oczywiście już w starożytności dość szybko został troszkę przyćmiony przez Homera. I ja rozumiem dlaczego i mam wrażenie, że po moim materiale wy już też. Ale Hesiod również ma swój urok. Mimo tej skrótowości, mimo nagromadzenia informacji, mimo pewnej nieprzystępności, czy jak to się dzisiaj mówi pięknie, wysokiego progu wejścia. Czytanie Hesioda może być bardzo trudne, ale może również dać masę frajdy. Bardzo często mówi się o tym, że główną wartością Hezjoda jest zgromadzenie w jednym miejscu gigantycznego materiału mitologicznego, ale w mojej ocenie nie jest to jego wartość jedyna. Tam, gdzie on daje odetchnąć swoim poematowi, gdzie się na chwileczkę zatrzymuje, mamy okazję zobaczyć jego kunszt, jego liryzm, jego niesamowitą sugestywność narracyjną. W dodatku niewielkich wprawdzie w fragmentach, ale z dużym wdziękiem pokazuje nam siebie, swój charakter, swoją osobę. Możemy się z nim troszeczkę poczuć związani emocjonalnie. Cenne jest również jego spojrzenie na twórczość poetycką jako boskie remedium na zło tego świata. Epika dla odbiorcy ma być nie tylko źródłem wiedzy, ma mu przede wszystkim sprawiać radość i dawać wytchnienie. Już na tak wczesnym etapie sztuka miała polepszać los człowieka. Hesiod w moim mniemaniu słusznie zresztą dumny jest ze swojej funkcji. Nie chowa się przed czytelnikiem z radością i bez fałszywej skromności. Wtajemnicza nas w świat, tak jak wcześniej wtajemniczyły go muzy. To już nagadałam się, koniec na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu do końca. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, szczególnie subskrybentów, których YouTube Studio informuje mnie, że jest już ponad 200. Wow, do końca roku może będzie nas tyle co wymienionych z imienia postaci w Teogonii. Kto wie, trzymajmy za to kciuki. Daj znać, co sądzisz o Hezjodzie, jeśli go już czytałeś, albo czy planujesz. Jeśli sądzisz, że zasłużyłam na lajka, to zostaw go, będzie mi niesamowicie miło. Zachęcam również oczywiście do subskrybowania kanału oraz znalezienia mnie na Instagramie. Następny materiał za 2 tygodnie. To będzie jakoś w okolicach walentynek, więc mam pomysł na coś niesamowicie romantycznego. Ale nie będzie to Ars Amandi? Nie, nie? Może obstawiacie w komentarzach, co waszym zdaniem będę chciała wam przedstawić. Przedstawcie jakieś również swoje propozycje, zainspiruję się nimi bardzo chętnie na przyszłość. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Pa, pa. Czy chcesz kota przedstawić? Oczywiście, przedstaw jeszcze kota. Przedstaw się kota.
Już mogę? Już kot jest przestawiony? Kot przestawiony. Doskonale. Ale mamy materiał na wpadki, wow. Fuck. Jeszcze raz przepowiednie, to się nazywa przepowiednia. Nieważne. Pralka zaczyna grać pieśń swojego głodu.